Siema, siemano! Tu znowu Wrangur. Znajdujemy się w League of Legends. Przed nami kolejna rozgrywka na mapie Howling Abyss, tak zwany Aram. W moim składzie jest Nasus, Mordekaiser, Twitch i Ani. Ja oczywiście gram Brandem. Tak mi wypadło fajnie. W przeciwnym teamie mamy Urgota, Jaxa, Gravesa, Morgane i Nami. Będzie to ciekawa walka z pewnością. No i zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Nagrywać chciałem jeszcze wczoraj jeden mecz, ale niestety pokażę wam go później w statystykach może, jak to wyglądało. No nie wyglądało to za ciekawie, gdyż po prostu przegraliśmy Arama w 4 minuty. Miałem team AFK i nie opłacało się grać, więc przestałem nagrywać ten mecz i w ogóle go wykasowałem. No, w historii rozgrywek będę go miał, to zobaczycie. Jeżeli ten wygra mecz, to pokażę. Może pokażę wam któryś w przyszłym odcinkach. Historię. To jest godzina bardzo chyba czwarta nad ranem. I chcemy się spać. No dobrze. Wszyscy już mają prawie praktycznie rzecz biorąc załadowane, no to przechodzimy do gry w takim razie. Mogłbym do run ringa kupić, ale dobra. No nie, ruszać się. No to Graves już dostał bańkę. Mają Morgane, to jest najgorsza sprawa, bo będzie miała stana i takiego dosyć mocnego. Tutaj mały mostek jest, no ale może się to jakoś uda przetrwać. Najgorsze chwile z tą Morganą. Nasus, nie pchaj się tak dalej, to sam jesteśmy w tyle. Chłopie, ogarnij, żeś się. Aha, Graves jest tutaj. Ja wiem, co oni chcą zrobić, ale ja też tu nie pozostaję obojętny. Musiałem blinkować. Dobrze, muszę wrócić zaraz, bo ogarnę tą sytuację. Ładnie, ładnie, pierwszą krew mam. Wszystko dobrze, Mordekaiser działa ładnie też. Może jeszcze się jakoś odrobię. No dobra, nic tu po mnie. Muszę się wyleczyć i czekać na manę. Do trzeciej minuty z groszami. Ale mam pierwszą krew i to się liczy. Mam więcej kasy i teraz przewagę mam jakąkolwiek. 105, no. Zawsze to coś po prostu. Trzeba haras urobić. Nie trafiają mi w ogóle. Dobra, teraz ja może na mopkach poparmię trochę sobie. Zgarnąłem kolejnego. Mam nadzieję, że mi wybaczą za to, że go tak zgarnąłem, ale potrzebuję kasy trochę i nie mogę pozwolić na to, żeby mi ktoś fragi brał. Już później będę bardzo słaby, jeżeli mi ktoś cały czas fragi będzie brał. Many nie mam. Oj. Wow, jakie kombo było. No dobra, nie będę się tutaj bawił bardziej. Muszę kupić teraz sobie to, sobie kupię. Wiem, że idę trochę głupiej tempi, no ale cóż. Morgana jest za mocna i nic na to nie poradzimy. Na Twitch jak zginie, no to już jest po wszystkim. Ja tutaj zaraz dojdę. Chłopie, weź się, wycofaj.
ale robią combo. Twitch chce zginąć chyba. Nami nie jest jakoś specjalnie groźna tutaj, ale ja się najbardziej obawiam tylko po prostu Morgany. Morgana jako wróg numer jeden. O, zgarnął wszystkich. Mordekaiser. No i dobra, mamy kontrę, powinniśmy ich atakować, a nie bawić się, nie wiadomo co. Grave zmarnował skilla kolejnego. Mamy szansę przeatakować teraz, musimy tam iść. No dobra, mają. Mniej więcej jest tu pusto. Wszyscy się gdzieś zgarnęli tutaj. No i mamy sprawę z głowy. Nie, ja się ich jakoś nie boję. Tutaj tylko po prostu zaznaczę pierwszego kolesia i go jakoś... postaram się tutaj znokautować. Na razie są mobki, więc nie mogę używać moich skilli. Idę po życie. Ania zginęła z tego co widzę. No dobra, jest 4 do 6, dostajemy... ofiernik, ja by to nazwał fachowo. Ło w życiu! Ja nie mogę, jaki damage. Co on to ma? Muszę sobie kupić jakąś odporność. Nic nie ma jeszcze, super. Grace ma tylko tego BFA Sword. O, i po Ani będzie znowu. Na początku wydawało się, że będziemy mieli przewagę, jak zdobyłem bez bloda, ale jednak nie, chyba nie. Tip zaczął głupio grać, no, Twitch szczególnie. Twitch w BFA powinien iść, a nie bawić się w jakąś regenerację życia i tak dalej. Potem powinien kupić tutaj taki specjalny łuczek, tylko nie pamiętam, jak to się nazywa ten łuk. Dobra, ja nie powinienem tam dalej przebywać, bo to jest ryzyko, jak 100 nieszczęść tam stać między nimi. Przecież on mnie zabije samymi tymi strzałami. Jak ja chciałam to robić na niego? Przecież on jest prawie, że nie do zabicia. No dobrze, jakoś ogarnęliśmy sytuację. Teraz doganiamy ich chwilę. Nieźle, ja sobie muszę pozdanieć życie, bo jak nie mam życia, to jest nie za fajne. Dobrze, Brandy ciśnie. Dzisiaj troszkę słabiej idzie, bo to pewno poranek. Raz się skilla ma lepszego w jednym dniu, raz się ma gorszego. To jest dzisiaj ten gorszy dzień. To... dlaczego akurat dzisiaj? Życie. Postraszymy ich trochę, no nie zaszkodzi tam postraszyć. Dobra, 1500 hajsu, złapała kogoś nam tu. Nie, co on to ma, jakiegoś automata ma, że mnie dosięga. Musimy wycofać trochę. Bo za dużo robią. Grace teraz doleci, znowu zharasuje nas pewno i nie będziemy mogli nic zrobić. Dlatego może się jakoś ruszymy w inny sposób. Uciekni. Cholerny burak. Nic nie da się mu zrobić, za duży damage ma. Ja muszę też damage iść, bo... no ile on ma killi? 4, ja mam 3. Badety. Tak, że on już ma tego słodzika, no to nie fajnie teraz. Długi mecz to coś będzie, tak sądzę. W każdym bądź razie... będzie warty oglądania. No i co?
Nie Nasus, no chłopie, gdzie ty się ryjesz? Masz tyle życia, co... No i po co się, chłopie, ryjesz? Zginiesz zaraz jednego strzała. Po co oni się ryją? Przecież ja ich nie... Muszę ich jakoś tam zatłuc, ale nie mam jak. Ania ma stana, jakby go umiała używać, chociaż to też by było dobrze, bo ja też mam stuna. Czy stana, czy jakoś tam zwie. Zwał jak zwał. Jak zwał, tak zwał. Jak zwał, tak serało. To jest dobre powiedzenie. No super, ledwo żyje. Co my mamy tu zrobić? Mamy taką cholerną przewagę. Jestem na dwa strzały, muszę sobie jakiś pasek kupić czy coś. Nie mogę się za bardzo zbliżyć, bo zginę jak się zbliżę. To jest taka zasada mądra. No nie! Boże. Gdzie ma tego piroklazma, nie panu, czy jak ktoś tam zwie. Dobra, będzie bez już po nas, przegrywamy dwukrotną ilością w statystykach, będziemy musieli bronić tylko wieży. Poczekam na Rabadona, żeby go mieć, bo niewiele zostało. A iść tam bez niego to jak... Dobra, muszę władować teraz kasę w to, bo mam mało życia strasznie, a ginę jak mowa 3 do 4. No nie za dobrze dzisiaj. Brand, no dobra. Po prostu, te postacie zadają dużego damage'a do mnie i ja nic nie mogę zrobić. Mam problemy straszne z ogarnięciem dzisiaj. Dobra, tutaj ja mam stuna. Tak, 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 super. 10 stunów. Macie, że wejdzie. Powinna zginąć. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ja wolę jednak się po to życie wrócić. Ale nie wracajcie się wszyscy za mną, ludzie święci. Po co tu idziecie? Mam cię, gnoju. Wieżę musimy rozwalić. Myślcie, że coś. Dobrze, dobrze, ale atakować wszyscy równo! Aj, zginę, trudno. Zachciało mi się kili. Pazerny na kile byłem strasznie. No i teraz nie wiem, czy robić w sumie tą różdżkę, czy jej nie robić, bo ona jest droga. A i tak ability powera potrzebuje trochę, to mogę ją kupić. No i dobra, wycięli w pień cały nasz team, Mordekaiser, uciekaj, chłopie. Nie wiem, bo też nie umiem tej darczy za bardzo używać swojej. Ja nie gram Mordekaiserem, nawet do kupionego nie mam, bo jakoś nie nauczyłem się używać tej tarczy. Po prostu, moje ulubione postacie to jest Draven, Varus, Brand, to tam jeszcze Hecarim, Fiora tak średnio. Ja nie mam za dużo tych postaci, z którymi lubię grać. Nie wiem co się stało, bo mnie coś zdymiło i... A, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, kolejnego piroklazma mamy, bo tu ma małego cooldowna zdaje się. Ile to ma? 84 sekundy, ile to muszę częściej używać. Dobra, to mnie zmusiło, żeby kupić to, bo nie da rady po prostu. Za mało życia mama, jak mnie zaczną... Wystarczy, że mnie zestunują, nic nie robią, tylko puszczą mi na ziemię jakieś baziewia i leżę. No po prostu nie wiem, co to w ogóle było.
A fajnie, połowę życia ponad mi kula zadaje i podpalenie takie od dołu też jakby. Dobra, dobra. No i zginą teraz wszyscy. Wycofuj się, Twitch. No. To, że oni podeszli pod tą wieżę i się nie bali, ale dobra, zabiłem go przynajmniej, będę miał teraz kasę na ten pasek, bo to mi tylko o to chodziło. Mi nie chodziło o to, żeby nie wiem co. No i mamy po jednej i po drugiej wieży zapewne. I tak myśmy pierwsi rozwalili im wieżę, więc to też jest jakaś psychiczna przewaga. To jak się będą głupio ryć, to nic nie zrobimy. Nie wiem, czy czekać na to, czy nie czekać, poczekam jednak, bo to życie daje. Z tym sobie jakoś poradzi, mam nadzieję. Tylko żeby głupio nie szli po prostu i widzieli, że jak oni zestunują kogoś, to trzeba podejść trochę, a nie. Ja sobie poczekam w sklepie, jeszcze mam 20, no to przecież kasy to nie jest dużo. To chyba nie jest sklep dla ciebie. No to, stoję dłużej, poleć, ogarnij się. Nasus, Nasus, bijcie, żeż Morgane. No dobra, zginie cały team znowu. Super! O ja jebie. Nasus, i po co ty tam leziesz? Z kim ja to gram? Masakra. O, Morgana, fajnie. Idzie. Nie wiem co to za team po prostu nieogarnięty taki jest, że głowa boli. Fajnie, fajnie, tak, z pewnością. Dziś ja tego nie rozwalę. Ile życia mam w ogóle? Teraz to jest rzeź jakaś. Ja mam mało życia, strasznie potrzebuję więcej HP. No niech ta Ania, po co oni się wszyscy tak ryją na pałę tam? No brawo, Mordekaiser, ale to tylko Pyroklasm dużo HP im zbił, dlatego mogli wejść spokojnie. Wieża, ludzie, wieże rozpierdzielać. Nie wiem jak on to zrobił, ale dobrze. Może to wygramy jeszcze coś. Po 170 ja biję? Masakra. Ja bym nie ryzykował aż tak bardzo. Cofajcie chłopi, bo ja nie mam już many, ani niczego, ja nie mam. Muszę zgarnąć dopiero cokolwiek. Jeszcze muszę się tutaj... Tu muszę jeszcze iść po to. To już muszę wsiąść. Ej, Mordekaiser. Nasus! Co ty robisz tam, człowieku? Ogarnij się. Czekamy na resztę teamu. Możemy bić się sami ich jeszcze tam paru więcej. Dobra, to jest Morgana. Ja muszę między mobami się chować. Za 7 sekund mam piroklazma, więc będzie dało się dużo zrobić. Dobra, mam cooldowny, nie mogę nic zrobić. Muszę zaczekać chwilę. Niech się zbliżą tylko. Ja na razie boję się w tej krzaki wchodzić. Bo tutaj jest najwięcej. No i Nasus, po co lecisz? Człowieku, ogarnij się. No, Nasus! Człowieku! Dobra, muszę to zrobić, bo inaczej... jasna się nie da. Dobra. Coś tam podziałałem. To się liczy przynajmniej. Muszę kupić jeszcze mocniejszy item. Gdzie on tutaj? O, jest. To muszę kupić za wszelką cenę. 1000. No, trochę kasy mi zejdzie, ale to kupię w takim razie tą książkę.
Muszę podejść pod Ability Power, bo życia już sobie trochę o 1000 życia podwyższyłem, to mi bardzo przyda się teraz. I teraz, dobra, to kupione. Kto mi zadał Morgana największego damage'a mi cały czas zadaje. Teraz może kupić za chwilę coś na Ability Power. Topać, topać, panowie, topać. Topać. Zbierać życie. Wiecie, zbierać życie. A to bo umie używać skinu. Zmarnowała go, ale nie wiem, czy. Aha, żeby stuna mieć, to chyba po to tylko. 28 sekund do następnego piroplazmu. No dojdą tutaj 28 kolejnych sekund. Że cofniemy. No ładnie siadło, nie powiem. Ej, nie pozwolę tutaj takiej akcji robić. Nie wiem, jak my tutaj przegrywamy w killach, a ogarniamy grę bardziej od nich. Myślę, że tak chyba wpakuje tutaj. Dobra, to wytarczujemy. To też. Muszę się schować chyba za inhibitorem, będzie lepiej się schować chociaż przez ten inhibitor. O ja! Zmiażą nas na dystans po prostu, taka prawda jest. Fajnie, zginąłem na głupim. Nie powiem już, bo masakra. No tak, łatwy i pazerny na kile jest. Proste. Zasada numer jeden. Nie ma to jak być pazernym na kile. Twitch nie wiem, czy kiedy może tam zniknąć, bo tam nie grałem dużo na to. To, że ja dużo życia wbijam, to nie znaczy, że ktoś musi się rzucać jak, nie wiem, niedorobiony i próbować zebrać te kile wszystkie. Się skończyło właśnie tak. Po dwie wieże od razu się wbili i zginęliśmy wszyscy. Muszę tego piroklazma bardziej rozbudować, bo... Front color. Masakra. Ktoś to ładnie zrobił. Front color. No i co oni myślą? Jeden doskok mój tam może nie być. No, to jest po Morganie w takim razie. Dobra, jak tam oby idziecie? My inhibitor znowu musimy zasłać w takim razie. Dobra, wieże rozpieprzamy. Wieże! No jak się tu nawet nie zbliża, bo zginie szybko. Wieże, nie bić ludzi, wieże walić. No i Nexus i GG. No i to by było na tyle. Wygraliśmy ten ciężki mecz. Coś Jaxa później nie było, no faktycznie, no to chyba przez to wygraliśmy. Ale... Chciałem wam powiedzieć tyle, że możecie teraz komentować, subskrybować, oceniać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!